Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Twój jednoślad zanim zepsujesz, sorry, ja zawsze chcę szybko powiedzieć, ale mi się coś plącze. Co dzisiaj mamy na podnośniku? Suzuki Intrudera 125 z silnikiem dwucylindrowym, w wykładzie V. Znacie ten motocykl, na pewno ci, którzy go mają, znają ten motor i raczej sobie chwalą. Co woli tego delikwenta? Mianowicie jest taka sytuacja, że motor nie pali na rozrusznik. Rozrusznik kręci. No i kręci, nie ma iskry i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby go pchnąć bez kręcenia rozrusznikiem, to motor odpala od strzała, jedzie. Jak już się zagrzeje, jest wszystko ok, spokojnie. Bardzo fajnie, pięknie, wszystko śmiga. Co jest przyczyną tego? Zaraz wam pokażę. Jak wiecie i nie wiecie, ci którzy wiedzą to już wiedzą, a ci nie wiedzą to się dowiedzą, że Suzuki to ma taką bolączkę, bo nawet Suzuki Burgmany 400, 125 i to wszystkie inne też mają podobny problem z uruchamianiem silnika. Dlaczego? Winą jest instalacja elektryczna, która jest, nie wiem, czy marnej jakości, czy z czego to wynika, ale to pierwsze bym się skłaniał do tego pierwszego stwierdzenia. A za chwileczkę wam pokażę, o co tutaj dokładnie chodzi, jak to wszystko wygląda. Teraz wam zademonstruję, na czym polega problem. Włączę zapłon i próbuję kręcić silnikiem. Dam sanie, bo silnik zimny. Niestety silnik odpala. Co tutaj jest tą elektryką? Nie na darmo tutaj postawiłem wam miernik napięcia. Zobaczcie, ja wam go pokażę teraz, zrobię zooma na niego. Chyba to widać. Widać to doskonale. Widać doskonale ten miernik. I zmierzymy sobie teraz napięcie akumulatora. Napięcie akumulatora wynosi, moi drodzy, 11,95 V. Jest naładowane, to jest dopuszczalne jeszcze napięcie. Włączę teraz stacyjkę. Mamy 11,45. Włączyłem. Spróbujemy pokręcić silnikiem. Mamy 9,5 V, tak? Mamy taki spadek napięcia, ale teraz zrobimy pomiar napięcia na module zapłonowym. Chcesz odpalać? Nie, na module zapłonowym, więc wpinamy się tutaj minusem w module, chyba to widać, w zielony przewód. A przewód z plusem jest to przewód pomarańczowy. O tak. Jak widzicie, na module teraz mamy 10 V. Zobaczcie sobie. 10,74 V. Zobaczcie, co się stanie. Nie wiem, tutaj światło świeci. Co się stanie, jak ja nacisnę rozrusznik? Zobaczcie. Tak, żebyście widzieli. Mamy spadek napięcia do 8 V, więc już ten motocykl nie odpali za Chiny ludowe. Jest to nie do przeskoczenia, naprawdę. Za niskie napięcie moduł po prostu nie wiesz, czego ma wygenerować. Po prostu znamionowe napięcie tego modułu to jest pracy 12 do 14, 15 V, ale taki spadek 8 V, no to po prostu elektronika w tym module już nie pracuje. I teraz jak to można sprawdzić, moi drodzy? Ja wam to zaraz pokażę, tylko wejdę sobie teraz mojego pomocnika. Sprawa jest bardzo prosta. Zahaczyłem się. Taki przewód grubszy, który bezpośrednio jeden koniec ładuje tutaj bezpośrednio do plusa w akumulatorze, a drugi koniec podłączę do modułu zapłonowego i zaobserwujcie, jakie będzie napięcie, kiedy włączę stacyjkę. Zobaczcie. 11,88 V. 11,33 i spróbujemy teraz nim zakręcić. Motor od razu odpala. Gdybym go teraz włączył i tego plusa nie będę podłączał, znowu nie odpali. To jest bardzo wielki spadek na piętę, prawda? Zobaczcie, jak 1 V czy 2 V różnicy, 2 V różnicy w napięciu robi taką różnicę. Tak to mogę powiedzieć. Jaki mam na to plan? Podłączę tutaj sobie przekaźnik dodatkowy, który będzie mi podawał z akumulatora od razu po przekręceniu stacyjki bezpośrednio 12 V na moduł. I wtedy ten spadek napięcia będzie zniwelowany, bo to napięcie musi, moi drodzy,
od dale. Musi przelecieć przez całą instalację do stacyjki, ze stacyjki z powrotem, z tego przełącznika, z kierownicy. Też on się wraca, bo on jest po prostu odłączany. Tutaj 12 V jest wyłączane i nie ma sterowania ani na przekaźnik, ani na moduł zapłonowy. Więc przekaźnik bierze swoje, rozrusznika w instalacji, rozrusznik bierze swoje. No jeszcze moduł potrzebuje prąd, którego już nie ma. Więc spróbujemy to tak zrobić. Ja przygotuję sobie wszystkie komponenty i zamontuję to i powiem wam, jak to wygląda. Trochę tu mam myśliwy dym, bo Kevin odpala sprzęta. Więc tak, zamontuję to taki przekaźnik, moi drodzy, 12 V, prąd, który on tutaj potrafi przepuścić przez siebie, 40 A. W zupełności wystarczy. Powiem wam, jak to potem podłączyć. Te dwa przewody to są przewody sterujące cewkami, gdzie podłączymy, przekaźnik zaczyna pracować. A to są przewody od styków, które przełączają, czy na wyłączonym, czy bez napięcia ma przewodzić ten przewód lub ten przewód. Mamy to namalowane wszystko na schemacie, także tutaj można zobaczyć przekaźniki do dostania w naszym sklepie. W elektryce gdzieś tam na pewno będą takie rzeczy, w przekaźnikach rozrusznika takie rzeczy mamy wystawione. Dobra, ja to podłączę, potem wam pokażę i wytłumaczę, jak ja to podłączyłem. Jeśli macie taki problem, to myślę, że ten film będzie bardzo pomocny. Więc jak to najlepiej podłączyć, moi drodzy? Można się podłączyć pod bezpieczniki, można się podłączyć pod tutaj bezpośrednio do alarmu, ale warto, żeby to wszystko szło przez bezpiecznik, więc ja postaram się tutaj wziąć napięcie z akumulatora przez bezpiecznik dodatkowy po prostu i podłączyć to do tej kostki, ponieważ to jest kostka, podejrzewam, do podłączenia może alarmu. Nie wiem, do czego ta kostka tutaj jest, jak ją widać tutaj, zaraz się widać tę kostkę tutaj. Tą kostkę, jak odłączymy, jest taka zworka, ta zworka po prostu powoduje to, że napięcie nie wędruje do modułu. Więc ja tutaj się nie będę tego przecinał, tylko po prostu wypnę się tym przewodem tutaj i bezpośrednio podłączymy się, żeby napięcie leciało z akumulatora do tej instalacji. Nie będę musiał wtedy ingerować w instalację elektryczną, tylko tutaj sobie dołożymy dodatkowe takie oczko, żeby to też jakoś fajnie wyglądało, prawda? Prosta, że tak powiem, prosta konstrukcja. Dobra, zatem biorę się teraz za robotę i za chwileczkę wracam. Tak, moi drodzy, jak ja to podłączam teraz? Podłączam plusowy przewód, który ma być włączany moduł, który ma włączać przejście do modułu. Podłączam go do akumulatora, a nie podłączam go tutaj do akumulatora, tylko do przekaźnika, żeby ewentualnie nie było kłopotu przy wymianie akumulatora, że jakiś dodatkowy przewód nam tutaj wisi i coś nam tam przeszkadza. Więc tak to zrobimy, o, i będzie elegancko. To możemy sobie śmiało schować tutaj, o. A przewód minusowy tego przekaźnika, ten, który od cewek ma być ze sterowania, podłączam tutaj do masy, do ramy. To jest najlepsze miejsce, powiem wam szczerze. Ja to zaraz od spodu przykręcę, żeby to tak tutaj nie było na wierzchu. To jest najlepsze miejsce, ponieważ rama to jest taka dosyć mocna masa, która jest naprawdę solidna. Ja to teraz podłączę, to zasilanie do modułu, a za chwileczkę pokażę wam, jak będzie to dalej wyglądało. Tak, ja to już podłączyłem i teraz zostało nam podłączenie przewodu z napięciem, które będzie wędrowało do modułu zapłonowego prosto z akumulatora, a to będzie przewód sterujący. Przyłożymy go do pusa, powinien zacząć nam cykać. Czekaj na chwilkę. O, cyka, jak słychać, bo tam Kevin grzechotką kręci, więc ciężko tu coś słyszeć. Więc teraz to powinno działać tak, że my po włączeniu, zaraz wam zademonstruję. Zademonstruję wam w inny sposób. Wezmę żarówkę. Pokażę wam to na żarówce. Podłączyłem teraz żarówkę, żebyście mogli zaobserwować, jak to działa. Podłączyłem żarówkę oczywiście tutaj do tego przewodu. Zauważcie teraz, jak będę włączał wyłącznik na kierownicy, że żarówka będzie się zapalała. Więc tak, o. Włączony, wyłączony, włączony, włączony. I w ten sposób to właśnie działa przez przekaźnik.
Tak, moi drodzy, żeby się wpiąć w to wszystko, wykorzystałem właśnie tą kostkę z tą przelotką taką od alarmu, bo wydaje mi się, że to ma tutaj jakieś znaczenie, ewentualnie chyba do bocznej stopki. Coś tam jest, wyłącznik, nie widzę. I spróbujemy, czy to nam działa. Podłączam to. Oczywiście mamy przekaźnik. Stacyjka. Dziękuję i nie mam pytań. Przekaźnik sobie tutaj ładnie umiejscowię, łapnę go tutaj sobie tym jakimiś opaskami, żeby to ładnie wyglądało. Albo wsunę po prostu w gumę pod moduł, pod skrzynkę bezpieczników. O, już się trzyma. Jest ładnie, pięknie, moi drodzy. I to cała filozofia tego właśnie, jak tego problemu, bo powinien ten akumulator, to jest większy akumulator, jeszcze nie powiedziałem, że tu jest większy akumulator niż ma być, ale będzie siódemka i też będzie działał. Moi drodzy, oczywiście jak zawsze oddalę kamerę, żeby nie było widać. Jeśli film wam się podobał, oczywiście łapka w górę, podejrzewam, że wam się przyda, bo to są takie rzeczy, których ludzie szukają, jakiś usterek i po prostu spędzają przy tym bardzo, bardzo dużo czasu, wyrywając sobie resztę włosów z głowy i dostają białe gorączki, ja to tak nazywam. Także moi drodzy, rozwiązanie jest, tak samo jest też w Burgmanach, czasem w GN125 się zdarza, a winą są za cienkie przewody w instalacji elektrycznej lub też zmęczone. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, lewa w górę oczywiście, pozdrawiam serdecznie. Jeśli macie ochotę, możecie wesprzeć nasz kanał, numer konta macie pod filmem zawsze. Pozdrawiam serdecznie, no i życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.